Ze stadionu Amsterdam Arena kłaniają się Państwu Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W dzisiejszym spotkaniu Ajax gra przeciwko Legii Warszawa. Amsterdamską arenę wybudowano w latach 1993-1996 i otwarto we wrześniu 1996 roku. Była ona wówczas pierwszym stadionem w Europie posiadającym pełny odsuwany dach. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają wariantem 4-3-3 z szeroko ustawionym tercetem zawodników ofensywnych. Dwójka operująca na skrzydłach będzie odpowiedzialna za dogrywanie piłki w pole karne lub wycofywanie jej przed szesnastkę. Tam blisko siebie ustawieni pomocnicy mogą szukać środkowego napastnika albo próbować strzałów z dystansu. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu, aż piątką w środku z jednym napastnikiem na szpicy. No, z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami prostopadłymi lub zagrywać na skrzydłach. Kluby holenderskie, a w szczególności Ajax, znane są ze znakomitej pracy z młodzieżą. Klub z Amsterdamu może poszczycić się wychowaniem wielu znakomitych zawodników, takich jak Johan Cruyff, Marco van Basten czy Dennis Bergkamp. Głównym arbitrem tego meczu jest Loïc Daguigny. Fantastyczny doping wreszcie i zaczynają pierwsze kopnięcie piłkarzy Legii Warszawa. Guilherme. Atak legionistów. Odegrał ponownie piłkę. Traore. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Świetnie, prostopadle. Ten strzał może im dać prowadzenie. No, było blisko, ale nie ma bramki. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ładnie wymieniają podania. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Klassen. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Brozi. Już blisko pola karnego. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Legia rozpocznie z narożnika boiska. Jest uderzenie głową na bramkę. Klassen. Akcja skrzydłem. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Gazajszwili. Gil.
Lerme. Brozi. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. Mogą zdeprymować przeciwnik. No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. Traore. Ajax. Ajax może być groźnie. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Ładna seria podań, brawo. To może im dać prowadzenie. Ależ wspaniale. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Legii. Amin Younes. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Ziyech. Szone. Świetne, prostopadłe podanie. Gazaiszwili. Blisko pole karne, może strzelać. Ma szansę dograć w pole karne. Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Szkoda, ładnie to wyglądało, ale za krótkie było to podanie. Wymanewrował obrońcę, będzie dobra sytuacja. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. I piłka w rękach bramkarza. Uwaga, Legia w ataku. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Sinkrafen. Klasen. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Swoją grą w pierwszej połowie zdecydowanie nie zachwycił. Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Przed nami druga połowa spotkania. Amsterdam Arena. Kibice gotowi. Piłkarze też. Zapraszamy. Spójrzmy. Groźna sytuacja dla Ajaxu. Teraz szansa na prowadzenie. Nie ma gola. Nie ma gwizdka. Gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować przywilej korzyści.
Dośrodkowanie w pole karne. Nie wyszło im to do granie. Obrona w posiadaniu piłki. Odzidzia! Piękna interwencja. Za chwilę rzut rożnego Legia Warszawa. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Jakub Rzeźnicza. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. No ciekaw jestem, jak legioniści wrzucą teraz w pole karne. Groźnie może być. Dobra okazja. Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Gazajszwili. Odzipia. Brozi. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Brawo, ładnie odebrał. Atak legionistów. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. 15 minut drugiej połowy już za nami. Feldman. Podanie nie znalazło adresata, piłka opuściła boisko i będzie wrzucał tu dla rywali. Michał Kucharczyk. Odzidzia. Strata piłki. Amin Younes. Ajax może być groźnie. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. Jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Blisko pole karne, Ajax. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Rzucił w pole karne. To dośrodkowanie trafia do obrońcy. Legioniści wznowią grę od linii bocznej. Zmiana w składzie Ajax Amsterdam. Popatrzmy na statystyki posiadania piłki. Bardzo wyrównane, to akurat dało się powiedzieć bez patrzenia na liczby. Różnica w czasie spędzonym przy piłce między tymi drużynami jest naprawdę niewielka. Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Kibice gospodarzy nadal liczą na zryw swoich ulubieńców, jednak wściekli są na grę na czas w wykonaniu gości. Tak jest, wyraźnie widać, że gościom zależy na przeciąganiu w nieskończoność każdego fragmentu gry. Z kolei dla gospodarzy... Rzut wolny, daleko od bramki, strzał niezły, ale niestety trochę niecelny. Nie można mieć do zawodnika pretensji, przy takim dystansie nie jest łatwo idealnie wycelować. Szkoda, ale tym razem się nie uda. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Klasen! Niecelnie i wciąż remis. O
Odzipia. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Asem. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Nic nie zmienia się od dłuższego czasu w tym meczu. Wciąż remis przy piłce Ajax Amsterdam. Prostopadle, udanie. Jak to wpadnie? Gol, kapitalnie! Prowadzą w samej końcówce. To są właśnie prawdziwe piłkarskie emocje. Ależ to jest ważna bramka. Bardzo możliwe, że to była najważniejsza akcja całego spotkania. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Odzipia. Piłka wędruje jak po sznurku. Dobre odebranie piłki bez fału. Wybijają teraz do przodu. Strata w środkowej strefie boiska. Klasem. Spójrzmy, groźna sytuacja dla Ajaxu. Strzela! Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Hamalainen. Ajax Amsterdam wygrywa w pełni zasłużenie. Przegrany mecz, nawet towarzyski, to nic. Prostopadle, udanie. Jak to wpadnie? Gol, kapitalnie! Prowadzą... Dobra okazja. Jakub Rzeźniczak. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. To może im dać prowadzenie. Ależ wspaniale.